Jesteśmy obaj prezydentami. Dziś Wrocław miał dwóch prezydentów. Rafał Dudkiewicz, przedstawiciel miasta Wrocław, i Wim Wenders, scenarzysta, reżyser oraz prezydent Europejskiej Akademii Filmowej. No i proszę Państwa, dzisiaj, jutro, pojutrze będzie się działo. W Narodowym Forum Muzyki obok prezydentów zasiedli również Roman Gutek, prezes Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, czy Marion Düring, dyrektor Europejskiej Akademii Filmowej, dla której wszystkie nominowane filmy są wyjątkowe i znaczące. Nigdy nie mówiliśmy tak jak inni przy wręczaniu nagród, że to jest najlepszy film, reżyser, aktor. Zawsze mówiliśmy, że to jest najlepszy film roku, reżyser roku czy aktor roku. Europejskie kino jest bardzo różnorodne i bogate. Europejskie kino nie tylko jest różnorodne, ale i też koresponduje z sytuacją społeczną i polityczną, co wyraźnie zaznaczył Wim Wenders. Scenarzysta uważa, że Europa współcześnie przeżywa głęboki kryzys wartości. Myślę, że na kinie ciąży odpowiedzialność za reprezentowanie tych europejskich wolnościowych wartości, o których marzyliśmy od roku 1988. Pierwszym wygranym był wtedy Krzysztof Kieślowski z krótkim filmem o zabijaniu. Wtedy były granice, żelazna kurtyna i mur dzielący Berlin. Teraz, prawie 30 lat później, musimy chronić idee i marzenia, które mieliśmy wtedy. Taką mamy rzeczywistość. Kino to misja, ale i też przyjemności. Laureaci nagród wrócą do domu ze statuetką, która w obecnym kształcie prezentuje się już od 1997 roku. W konkursie są aż 4 polskie nominacje. Tomek Wasilewski został już nagrodzony w Berlinie za scenariusz, więc już to jest ogromny sukces. Myślę, że Piotr Stasik za 21 razy Nowy Jork będzie miał duże szanse na nagrodę. To już oficjalna informacja. Radosław Ochnio odbierze nagrodę w kategorii Najlepszy realizator dźwięku za film 11 minut. Na pozostałe wyniki musimy poczekać do sobotniej gali, którą poprowadzi Maciej Sztur. Nie po raz pierwszy, ponieważ 10 lat temu u boku Sophie Marceau również był gospodarzem ceremonii. Jest oczywiście większa odpowiedzialność i nie można liczyć już na nikogo, że ci pomoże. Z drugiej strony, z takiej kuchni zawodu konferencyjskiego, z moich doświadczeń wynika, że w pewnym sensie prowadzenie samemu jest łatwiejsze. To znaczy, powiem inaczej, stworzenie dobrego, dobrze funkcjonującego duetu to jest bardzo, bardzo ciężka praca. Kwestia dobrania bardzo precyzyjnie dwuosobowości i najlepiej, gdyby miały kupę doświadczenia. Niektórzy uważają, że gala jest dobrą okazją na autoreklamę. Chyba w Berlinie albo w Kopenhadze, jeśli dobrze pamiętam, przygotowałem sobie takie CV, taką książkę całą. Myślałem, że spotkam reżyserów, będę im to wręczał, ale to nie jest dobra okazja do tego. To nie jest spotkanie biznesowe, to naprawdę rodzaj święta. Ci ludzie przyjeżdżają, żeby się dobrze poczuć, żeby zdobyć nagrodę albo wręczyć komuś nagrodę. Będziemy mieli piękne święto europejskiego kina. Tak Roman Gutek podsumował konferencję i zaprosił na pokazy wszystkich nominowanych filmów. Do tej pory sprzedało się 5000 biletów. Wejściówki wciąż są do kupienia za 6 zł w kasach kina Nowe Horyzonty, w których można już spotkać Piersa Brosnana i Pedro Almodovara, którzy właśnie przylecieli do Wrocławia. Dla Echo 24 Patrycja Nawrocka.